Z Ewangelii według świętego Mateusza. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Przypowieść o 10 pannach dziś kończy się takim bardzo ważnym stwierdzeniem, które każe nam pomyśleć: owszem, mogę znać Chrystusa, mogę znać Biblię, mogę znać katechizm Kościoła, mogę znać pisma mistyków, mogę znać przede wszystkim Ewangelię, mogę znać Eucharystię, mogę znać Kościół, ale dużo ważniejsze pytanie brzmi: czy Chrystus mnie zna? Czy dałem mu się poznać? Czy się tak bardzo otworzyłem? Czy się rozebrałem do naga? Czy otworzyłem swoje serce, swoją duszę? Czy nic przed nim nie ukryłem? Czy pozwoliłem mu odkryć mnie prawdziwego? Czy pozwolę Bogu, by mówił: znam tego człowieka? Bo to światło i ta ciemność z dzisiejszej Ewangelii, te lampy zapalone i zgaszone, przecież tak naprawdę są dowodem na to, że wiele rzeczy próbujemy ukryć w ciemności. Wiele rzeczy próbujemy zasłonić, żeby ich Jezusowi nie pokazać. I wtedy On będzie miał święte prawo powiedzieć: nie znam tego człowieka. Przerażająca myśl. Naprawdę warto powiedzieć Jezusowi wprost: otwieram teraz przed Tobą każdy najciemniejszy nawet zakamarek mojej duszy. Mówię Ci prawdę o mnie. Chcę Ci powiedzieć o sobie to, co wiem o sobie najgorszego. Przyjdź i poznaj mnie, żebyś nigdy nie mógł powiedzieć: nie znam tego człowieka. Żebyś mógł, kiedy się spotkamy twarzą w twarz, przytaknąć: tak, wiem o nim wszystko, co najgorsze. Skompromitował się przede mną. I wiem o nim wszystko, co najlepsze. Znam go. Oby to się wydarzyło w naszym życiu. Do zobaczenia jutro.